Cześć, witam Cię w lekcji, w której pokażę Ci, jak znajdować losowe wiersze. Jest to bardzo częsty problem, który chcielibyśmy móc rozwiązać, żeby móc przypisać sobie po prostu jakieś wylosowane wiersze. Nas to nie interesuje tak naprawdę jakie. I to się szczególnie przydaje przy testach. Na przykład chcielibyśmy po prostu przygotować klienta, który ma coś tam kupione, jakieś 5 produktów, tak? Nieważne jakich. Jeżeli byśmy sobie ustawili je z palca, to za każdym razem będą takie same, więc to takie trochę średnie będzie rozwiązanie. Dlatego właśnie korzysta się z czegoś takiego jak losowość wierszy, tak? Losowanie wierszy. Jednym z takich bardzo fajnych sposobów i prostych zarazem, który ja często używam, jest sortowanie. Tylko, dobra, jak posortuję, to nie będą na pewno wtedy losowe, ale jest coś takiego jak New ID. I co to jest? To New ID tworzy nam coś takiego jak GUID. GUID, czyli to jest właśnie ten taki nasz ID unikalny w 100%. I to polega na tym, że w naszej bazie danych mamy 100% gwarancję na to, że nigdy ta wartość się nie powtórzy. Tak? Im więcej razy sobie to wylosujemy, tym znaczy w zasadzie im więcej. Za każdym razem, jak sobie to uruchomimy, to za każdym razem będziemy mieli tutaj na 100% inną wartość. Tak? I zobacz, na przykład tutaj się zaczyna od 9,6. Tutaj zaczyna się od C2 i tak dalej, więc za każdym razem, na przykład pierwsze 9,6 będzie pierwsze alfabetycznie, drugie będzie C, tutaj mamy A, czyli to się wciśnie pomiędzy, tak? Czyli nigdy nie trafimy tej samej kolejności, jeżeli sobie posortujemy po czymś takim. I to się używa jako ID-ka zamiast liczby całkowitej. W momencie, kiedy ten ID nam się może skończyć jako liczba całkowita, albo nie chcemy tego w ten sposób robić, na przykład, żeby trochę bardziej zabezpieczyć bazę, no bo 1, 2, 3, 4 to każdy sobie z palca może wpisać i coś zepsuć. A takiego GUIDa jest bardzo ciężko, więc i po pierwsze, jeżeli na przykład sprzedajemy aplikację do klienta, to możemy ją w ten sposób trochę jakby utrudnić pracę z bazą danych, jeżeli ktoś by faktycznie chciał z tego korzystać, a my nie chcemy mu za bardzo na to pozwolić. Że na przykład on kupił u nas rozszerzenie aplikacji, a nie napisał swoim programistom, bo samemu po godzinach sobie nie napisał jakiejś swojej apki, która pracuje na tych danych, tak? Bo się nam to nie opłaca. Albo właśnie jeżeli chcemy to jakiś tam sposób skomplikować, albo mieć jakąś tam trochę inną opcję niż losowe wiersze, znaczy niż kolejne ID-ki, tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Więc wszystko zależy od naszych potrzeb. Akurat czasami się po prostu tego używa. I teraz jest taki typ danych jak unique sprawdzę czy to dobrze napisałem świeci się, dobra, czyli dobrze unique identifier czyli unikalny identyfikator właśnie i to jest taki typ danych, który przyjmuje tego GUIDa i wtedy kolumna nie jest typu int czy tam varchar, tylko właśnie unique identifier. Dobra. To wiesz już, czym to jest. To jest funkcja, która po prostu nam to weźmie, wygeneruje. Więc teraz, gdybyśmy chcieli sobie wyciągnąć losową nagrodę, no to co? Select gwiazdka from pamiątki, bo pamiątki są nagrodami. Order by new ID. No i chcemy tylko jeden, więc top jeden. Jeżeli chodzi o takie łączenie order by'a z topem i wyciąganie wierszy pierwszych z wierzchu, to ja też o tym mówiłem. Właśnie podczas poprzednich kursów, szczególnie podczas tego pierwszego, to omawiałem i to przerabialiśmy w ćwiczeniach. W sumie w drugim kursie, czyli tym odnośnie grupowania łączenia double, też to się zdarzyło kilka razy, więc jeżeli nie miałeś okazji z tego korzystać, polecam, bo bardzo często takie operacje się właśnie robi, że wyciągamy coś największego, najmniejszego, najczęstszego i tak dalej i właśnie w ten sposób, a tam jest to dokładnie omówione. Zobacz, jeżeli ja sobie to uruchomię teraz, no to dostałem balon z helem, uruchamiam jeszcze raz. O, teraz jest maskotka, tak? No może nie za każdym razem, bo mamy bardzo mało, mamy tylko 7 wierszy, ale w większości przypadków dostajemy coś innego, więc losuje nam jakiś wiersz. Tak? No i teraz ten wylosowany wiersz powinniśmy sobie wziąć i przypisać do Zuzanny Nowak. Tak, czyli stwórzmy sobie zmienną, która będzie ID nagrody i ID nagrody jest intem. Tak, no i teraz tutaj do tego wszystkiego musimy przypisać to ID nagrody równa się
ID pamiątki. No i teraz do tej naszej zmiennej wrzucimy sobie właśnie ten nasz wylosowany ID, można powiedzieć, tą naszą wylosowaną pamiątkę. No i zostaje nam ostatnia rzecz, w zasadzie nie ostatnia, przedostatnia, jeszcze musimy znaleźć Zuzannę Nowak. Tak, czyli select gwiazdka from kibice. Znaleźliśmy Zuzę. Dobra, to jeszcze zadeklarujmy sobie może, żeby to było ładnie, to tutaj ID Zuzy. I teraz jak mamy zmienną, to sobie tutaj tylko przypiszmy do ID Zuzy. Przypisujemy sobie ID kibice. No i teraz ostatnia rzecz, czyli dodanie nowego wiersza. Jak to się nazywało? To konkursy dla kibiców. O. To jest tabelka, w której mamy kto co wygrał, czyli mamy nazwę jakiegoś konkursu, numer nagrody i zwycięzcę. Czyli nazwa, numer nagrody, zwycięzca, czyli osoba, która coś tam nam wygrała. Tak, i teraz values i podajemy wartości. Nazwa, wielkie losowanie. Tak mamy podane w naszym ćwiczeniu. Numer nagrody to jest ta nagroda, którą sobie wylosowaliśmy, czyli to jest to nasze ID nagrody. I kto ją wygrał? Wygrała to Zuza. No i teraz zaznaczamy wszystko, odpalamy, no i dodało nam się ta nasza nagroda dla Zuzy. Jeszcze sobie sprawdźmy, czyli select gwiazdka from... Jeszcze Zuzę. Jeżeli to sobie stąd skopiuję, będzie szybciej. Ok, jest Zuzanna. Wygrała w wielkim losowaniu nagrodę numer 2. Jeżeli to sobie uruchomię kolejny raz, to teraz wygrała nagrodę numer 4, tak? Czyli za każdym razem przypisujemy im jakąś losową nagrodę. Nie będzie za każdym razem ta sama. Znaczy, no może się tak zdarzyć, tak, że 2 czy 3 razy przy tak małej ilości wierszy, gdzie mamy tych chyba 7 było pamiątek, więc to może być przy takiej małej ilości danych troszkę problem, ale jak mamy bardzo dużo danych, no to wtedy na pewno raczej nie powinna się zdarzyć sytuacja, że nam się coś powtórzy. No okej, okay. Mamy losowanie wierszy za sobą, także nie zostaje mi nic innego, jak zaprosić cię do kolejnej lekcji.